kolejną kwestię, to już jest kolejna edycja. Będziemy zbierać pieniądze na renowację włocławskich nagrobków. Nagrobków przede wszystkim ludzi dla Włocławka zasłużonych. Jak Państwo wiedzą, taki nagrobek już jeden został odrestaurowany. Natomiast te pieniądze, które zebraliśmy w poprzednim roku i mam nadzieję, że też pokaźna kwota z tego roku zasilą, nie chcę powiedzieć, że tutaj konto stowarzyszenia, ale przede wszystkim te pieniądze są deponowane na koncie, a później te pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę z jednego z nagrobków. W tej chwili jeszcze nie wiemy dokładnie jak, ponieważ chcemy wyregulować, dokładnie rozpoznać stany prawne i wtedy dopiero podejmiemy decyzję, który z nagrobków będzie odrestaurowany. Pani Marzenowska, bardzo proszę. Ja bardzo Państwa zapraszam. Dziękuję za to, co było rok temu. Zebraliśmy naprawdę dość sporą kwotę, która jednakże, tak jak Pan Prezydent powiedział, no nie wystarczy na to, żeby wyremontować jeden pomnik od podstaw do końca, więc mamy nadzieję, że te pieniądze, które zbierzemy w tym roku, liczymy na Państwa szczodrość, pozwolą na to, żeby ten jeden chociaż pomnik wyremontować od A do Z. Nie uciekajcie przed puszkami, będziemy na całym terenie cmentarza i prosimy o nawet chociaż jeden grosik, jedną złotóweczkę. Drodzy Państwo, ofiarność włocławian jest znana. Także liczymy też na tą ofiarność i Państwo doskonale wiedzą, że te pieniądze idą na dobry, taki zbożny cel, można powiedzieć. Tyle z naszej strony, jeśli mają Państwo jakieś pytania. Panie Prezydencie, ile osób będzie? A gdzie idą pieniądze za opłaty cmentarne? Już Panu redaktorowi odpowiadam. Pieniądze za opłaty cmentarne idą na utrzymanie bieżące cmentarza. Drodzy Państwo, zobaczcie, ile tutaj inwestycji zostało poczynionych. Przede wszystkim tutaj mam na myśli... Dobrze, rozumiem, że one idą, ale w 100% czy tylko w jakiejś części? Dobre pytanie, sprawdzę to, Panie redaktorze. Bo nie wiem. Nie, no w tej chwili nie wiem. Rozumiem. Ile osób będzie kwestowało? Znaczy, drodzy Państwo, lista jest otwarta. Dzisiaj jest, to jest dzień takiego ostatniego zgłaszania się wolontariuszy, także mamy już zgłoszenia radnych ze wszystkich klubów. Za to bardzo dziękuję, bardzo się z tego cieszę. Zapraszamy też wszystkie osoby, które chciałyby się włączyć. Lista jest otwarta, również radni Młodzieżowej Rady Miasta. Także tutaj każdy będzie mile widziany. Członkowie Stowarzyszenia Czas Start. Oczywiście, dlatego już nie wspominałem, bo jest to naturalne. Panie Prezydencie, jeszcze jedno pytanie tak około tego tematu, niemniej jednak z cmentarzem związane, ściślej rzecz biorąc, o dojazdy i o to całe zamieszanie, które powstało w wyniku podjęcia uchwały, takiej jaką Rada podjęła. Tak. Jak będzie z tym 31? Czy zostaje tak jak Rada podjęła i jej płacimy jednak? Czy też Pan Prezydent przymknie oko i dobra... Nie, drodzy Państwo, no, prawo jest prawem, twarde prawo, lecz prawo, jak brzmi jedna z maksym rzymskich. Także tutaj ta uchwała, która została podjęta przez radnych Rady Miasta, obowiązuje od 1 listopada, czyli tutaj rozumiemy tą uchwałę literalnie, czyli 1 i 2 listopada przejazdy na terenie miasta, czyli w granicach administracyjnych miasta, będą miały charakter bezpłatny. Tytułem uzupełnienia, z tego co wiem, jutro Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w tej sprawie planuje również wyciek interesowy, także też te sprawy będą poprzane. Dokładnie. Dziękujemy w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.